Witam Cię w globalnym systemie inwestowania. Z tej strony Piotr Głowacki. Jeśli mnie znasz, jeśli śledzisz to, co robię, wiesz, że zajmuję się inwestowaniem na rynku akcji, tradingiem na walutach i na indeksach. Robię to od kilku lat, no, chyba już niedługo będzie to kilkanaście lat. To, co chciałbym Ci teraz pokazać, to właśnie globalny system inwestowania, czyli najbliższych kilka dni sesyjnych. Będzie to trzy materiały wideo, w których pokażę Ci informacje, pokażę Ci zagrania, pokażę Ci całą wiedzę, do której mają dostęp tylko subskrybenci naszych raportów analitycznych. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Otóż wszystkie zagrania, transakcje, które będę chciał pokazać, nie będą to transakcje z przeszłości. Będą to transakcje, które albo dopiero co zostały otwarte, albo zbliżają się do aktywacji. Po to, abyś przez ten może krótki czas, 5 dni, tygodnia, mógł zobaczyć, jak to robimy, ale też z nami zarobić. Tak więc nie przedłużajmy, przejdźmy do tego, co lubię najbardziej, czyli do wykresów. Zapraszam. OK, jesteśmy już na rynku. Program Dynamic Trader, którego używam do analiz wykresów. Dziś analizujemy tylko waluty. Ogólnie analizuję 4 pary walutowe, stale i regularnie. Dziś podam Wam 3 przykłady zagrań, które możecie wykorzystać nawet już po tym wideo. Następnym spotkamy się i omówimy spółki. Na spółkach te okazje w czasie trwają troszeczkę dłużej, na walutach wiadomo, że uciekają. Dlatego właśnie zaczynamy od walut. Patrzymy w tym momencie na euro-dolara, świece dzienne. Co tu jest najważniejsze? Otóż nasz trend momentum zawraca w dół ze strefy wykupienia, pokazując, że najbliższy czas będzie sprzyjał spadkom. Również struktura po korekcie A, B, C jako fali B wskazuje, że spadek powinien na fali C dojść do poziomu 1.3400 i pod to właśnie będzie gra w najbliższym tygodniu, bo na początku właśnie w poniedziałki buduję strategię na cały tydzień i taki właśnie scenariusz zakładam na najbliższy czas. Czyli w tym momencie patrzymy na wykres godzinny, po wzroście trzyfalowym oznaczonym zielonymi strzałkami oczekujemy spadku do 1.34. Tutaj na poziomie 1.3598 została zamknięta pozycja brana na wzrost z 35.61 i otwarta pozycja przeciwstawna na spadek. Obrona na szczycie na 1.3622. No i czekamy na rozwój sytuacji. W porównaniu do oczekiwań spadku 1.34 ten stop 24-pipsowy jest całkiem atrakcyjny, bo przy 24 pipsach obrony oczekuje spadku powyżej 150 pipsów. Tak więc ryzyko do, właściwie zysk do ryzyka jest znacznie większy, jeśli chodzi o tą standardową proporcję 3 do 1. Ok, druga okazja inwestycyjna. Dolar złoty. Tutaj popatrzmy tylko na trend momentum dzienny. Wychodzi w górę ze strefy wykupienia, a sama struktura po wzroście wygląda na korekcyjną A, B, C, gdzie fala C jest pewnym klinem kończącym. Nastąpiło już wybicie z tego klina kończącego górą. Nasz poziom aktywacji to 3.0864 i obrona 3.0779. Target, wyjście powyżej szczytu na 3.1517, a więc jeśli nawet ta cena zmieniłaby się do czasu, kiedy obejrzysz czy obejrzycie tą analizę, zapewne pojawią się jakieś korekty, momenty, które umożliwią dołączenie. Osoby, które są subskrybentami naszych raportów, dostają te analizy na maila i dzieje się to bardzo szybko. Natomiast jeśli ktoś nie zdąży wejść, oczywiście popatrzmy, no rynek nie idzie kreską, tak? Zazwyczaj pojawiają się jakieś korekty, momenty, gdzie można dołączyć do ruchu. Więc nawet jeśli
od razu nie uda się wejść, ta okazja wcześniej czy później się pojawi. Dobrze, trzecia okazja inwestycyjna, bo chodzi o to, żebyście zobaczyli, że zarabianie tak naprawdę wcale nie jest trudne. Trzeba tylko poczekać na odpowiedni moment. Dolar australijski do kanadyjskiego. Bardzo ładny układ. Po wzroście korekta ABC, oznaczenia niebieskie, zejście do zniesienia 50%, tak, poprzedniej fali wzrostowej. Proporcja w czasie 38,2 korekty do poprzedniego jej wzrostu i zmiana na trendzie momentum na wzrostowy. Tak więc mamy na wykresie dziennym bardzo mocne argumenty do wzrostu i czekaliśmy na tą sytuację dość długo. Wskazanie 96,48, wyjście w górę, gramy na wzrost. Rynek oddalił się już od tej ceny, ale jednak jeszcze nie jest to aż tak mocne, więc mamy w tym momencie wykupienie, więc gdy oscylator zejdzie nam do strefy wyprzedania i ponownie zawróci w górę, czy to będzie DPOSC, czy użyjecie do tego stochastika, będzie można ponownie szukać okazji do dołączenia. My już tu, że tak powiem, siedzimy z obroną na 96,18 i czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Tak więc macie trzy typy, trzy bardzo fajne układy do tego, aby spróbować je wykorzystać. Jeśli nie od razu, to można poczekać na sprzyjającą korektę na przykład do dołączenia, a targety są dość znaczne, bo tutaj widzimy na przykład na tym wykresie godzinnym, że z okolic 96 oczekuje wzrostu do 1,00, czyli poziomu poprzedniego szczytu. Potencjał dość znaczny przy stosunkowo niskich zleceniach obronnych w każdym przypadku. Tak więc, jeśli tylko jesteście w stanie, bierzcie i korzystajcie. W kolejnej analizie, mniej więcej za 2 tygodnie, analizie wideo, spotkamy się i omówimy, co się zmieniło na rynku, czy udało nam się zarobić, a jeśli stracić, to ile. Zawsze wiemy, ile stracimy. Postaram się omówić, w jaki sposób liczymy pozycje i wskażę zagrania na spółkach. Tam akurat te zagrania czekają w tabeli, zlecenia czekają, czasami czekają tydzień, czasami dwa. Natomiast jak już wejdą, no to spółka, że tak powiem, w tej tabeli już jest przez dłuższy czas na kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt procent zysku. Śledźcie i spotykamy się około środy wieczór, najpóźniej w czwartek rano. Pozdrawiam traderów i do usłyszenia.